Igor, ważne zwycięstwo i chyba takie zwycięstwo, które mocno smakuje po tym, co wydarzyło się niedawno w Krakowie. No na pewno tak. To też nas bardzo motywowało, żeby ten rewanż wziąć. Gdzieś tą przewagę punktową mamy i jakiś tam komfort, ale na pewno też zależy nam, żeby jak najszybciej to utrzymanie sobie zapewnić. I jesteśmy na dobrej drodze, dlatego się bardzo cieszymy. Dzisiaj można powiedzieć wysokie zwycięstwo 3-1. Twoja bramka, która chyba uspokoiła trochę zespół, nie było tej nerwowości dzięki temu. Tak właśnie chciałeś strzelić, czy trochę też pogoda pomogła? Ciężko powiedzieć, no chciałem oddać mocny strzał po długim słupku, no i wyszło fajnie, cieszę się z tej bramki i na pewno, tak jak mówisz, dała ona nam trochę odetchnąć, bo gdzieś Wisła zaczynała się czuć troszkę pewnie i atakować większą liczbą osób, dlatego na pewno ważna bramka i pozwoliła nam, jeszcze raz powiem, odetchnąć i wygrać ten mecz. Trener powiedział na konferencji, że po tym jak zdobyłeś bramkę, mówił ci, żebyście trzymali te chłodne głowy, żeście pamiętali, że jeszcze jest trochę roboty do zrobienia. Ty dzisiaj jako kapitan dodatkowo czujesz się odpowiedzialny za to, żeby dowieść to zwycięstwo do końca? Na pewno tak. No, rzadko występuję w tej roli, gdzieś zastąpiłem Tomasa, myślę, że udanie i chciałem też drużynę poprowadzić do zwycięstwa i cieszę się, że się udało. Ostatnie pytanie. Już we wtorek tak naprawdę, za chwilę, mecz z Koroną w Kielcach. To taka drużyna, której chyba jeszcze więcej macie do udowodnienia. No, na pewno tak. No, gdzieś to jest nasz cichy plan, żeby się zrewanżować. Skupiamy się, regenerujemy i będziemy w 100% gotowi, żeby ten mecz wygrać. Dziękuję. Dziękuję bardzo.